Kto trunków nie pije i od nich umyka, nie godzien skosztować słodkiego piernika. Ale nam się to dzisiaj uda. Tym razem odkryjemy średniowieczne przepisy na toruńskie pierniki. Piernik toruński stał się słynny i sławny z racji smaku. No, przede wszystkim w Toruniu kilka różnych czynników złożyło się na siebie, takie jak szlak handlowy przez Wisłę, takie jak osadnictwo niemieckie, które razem ze sobą przywiodło tę starą sztukę wypiekania pierników, no i żyzne ziemie. Dzięki temu i dobra mąka, i zacny miód. Pokochałem pierniki i Toruń zdecydowanie. Tutaj w naszym średniowiecznym zakątku wypichcamy to tak, jak to się odbywało na początku XV wieku. Wiedźma to ta, co dużo wie, wiedzy ma bardzo dużo, swoją wiedzą chce się dzielić ze wszystkimi, a czarownica to mój wróg największy. Czarownica uroki rzuca, czary. Przyuczam lontrusów, jakich przypraw trzeba przydać, co by uczynić ciasto piernikowe. Jestem wiedźmą korzenną, wiedźmą piernikową i o piernikach i przyprawach korzennych, których należy przydać do ciasta piernikowego, wiem wszystko. Charakteru nadają piernikom przyprawy korzenne, które pochodzą z odległych, egzotycznych krain. Tradycja wypiekania toruńskich pierników w Toruniu trwa 700, już ponad 700 lat. Witam mistrza Łukasza. Proszę mnie nauczyć, chciałbym przystąpić do cechu i do rzemieślników toruńskich. Bardzo proszę wtedy, co by swój piernik własny zrobić, trzeba być członkiem onego cechu, a ku temu trzeba złożyć przysięgę. Ja terminujący ni nic po ni złodziej przysięgam. Przysięgam. Praw cechu przestrzegać, trunków co w czerep uderzają nie spożywać, instrumenta do roboty piernika w czystości trzymać, ciasta nie podjadać, gryzonie wypędzać, tajemnicy receptury dochować, przysięgam. Przysięgam. Możemy zaczynać. Trzeba się przeodziać odpowiednio przecież. Tak jest. Miód ten podgrzany, bowiem z podgrzanego miodu łatwiej się pierniki czyni, łatwiej to wszystko zmieszać. Prócz tego przyprawy korzenne. Pieprz, od którego piernik swą nazwę bierze. Goździki, co konserwują ciasto piernikowe. Gałka muszkatołowa dla koloru. Tutaj, cynamon dla zapachu. Poniuchaj se, no przecież tak pięknie pachnie. A i imbir dla zdrowotności dobry. No i dwa rodzaje mąki, pszenna a i żytnia. Ono mąkę trzeba przecie przesiać, sobie ją napowietrzyć i to by była robota dla ciebie. To moje pierwsze zadanie, ciekawe czy ze mnie będzie dobry uczeń. Technika twa zacna, grudy jeno na sicie ostać się mają, teraz przyprawy trzeba rozbić i no w pył drobny, co by między zębiskami nie zgrzytało, jako się w cieście trafi. I no żwawień jak panienka, mocy nie stałej siły, stukaj, pukaj. A ty przydaj no proszę onych przypraw utartych tutaj. Do miodu ciepłego, to nie tylko jako słodycz służył, no na przykład jako taki suchar wojskowy. Chwytże no płótno jako ja trzymie, teraz prawicę swoją ku niebiosom unieś. Według starej naszej tradycji, takowe ciasto świeżo uczynione musi czekać 12 niedziel. Takie ciasto dojrzeć musi koloru, aromatu i konsystencji odpowiedniej nabrać. I takie ciasto po 12 niedzielach w piwnicy tak właśnie wyglądać będzie, jako takie albo i takie, które 12 niedziel już w piwnicy spędziło. Ciasto już gotowe, 12 niedziel specjalnie czekało, to teraz? No teraz do roboty. Ciasto w dłoń trzeba wziąć i mocno w obu dłoniach ugniatać na kulkę, co by ten miód, który tam siedzi, rozmiękł się nieco, rozpuścił. Łatwiej będzie wtedy pierniki formować. Wtedy gładką kulę uturlać w dłoniach, no i rozwałkować ino na pół grubości małego palca. I pozyngować, znaczy się posmarować ino jedną stronę ciasta. Do roboty. Zyngujemy. Zyngujemy. Ta-dam! Pięknie. Jeszcze koniec ciężkiej roboty nie jest, bowiem trzeba kształt piernika wyciąć. Wtedy taki piernik na 50 zdrowasiek ląduje w piecu, po 50 zdrowaśkach wypieczony. Drzewie używano miodu, ale my w domu możemy użyć cukru. Ano przecie, miodem dawniej słodzono, ponieważ cukru nie znano. Teraz zamiast miodu można i śmiało cukrem osłodzić ony piernik. Pierniki gotowe! Co za aromat! Pyszne toruńskie pierniki. Ja tu z gośćmi biłem. Miód i mleko piłem, chciałoby się powiedzieć. To jest sedno toruńskich smaków. Niewiast nie pyta się o wiek, ale ja zdradzę mój sekret. 700 lat mam. Wejdź na nasze konto na Facebooku. Znajdziesz tam najlepsze przepisy. Pokaż nam swoje gotowanie od kuchni. Najciekawsze zdjęcia nagrodzimy. Prześlij fotografie na sedno@tvp.pl.